Dzień dobry. Anna Lachowska, Fundacja Przemocni. Nadal audycja, nie podcast. To będzie trwało przez jakiś dłuższy czas. I dalej w temacie motywacji, co jest trzecim modułem fundacyjnego programu psychoedukacji i pracy samemu nad sobą. W poprzednim odcinku mówiłam o tym, jak to jest być osobą, która się po prostu urodziła z motywacją. Stąd moje podejście do tego działu będzie bardzo osobiste, z czego nie będzie dotyczyło tylko moich doświadczeń, ale też moich doświadczeń z moimi klientami, tego co widzę, tego co rozumiem. Specjalnie nie korzystam za bardzo z literatury fachowej, ze źródeł naukowych, ponieważ motywacja to jest coś tak osobistego, osobniczego, tak problematycznego, tak ważnego, tak wewnętrznego, że żadna teoria niczego tu do przodu nie popchnie. Nie wiem, co prawda, czy w ogóle można popchnąć czyjąś motywację do przodu. Nie wiem, jest to zupełnie eksperymentalne, to co robię w tym dziale, bo mam wrażenie, że to jest jakaś taka iskra Boża, albo to mamy, albo tego nie mamy. Niemniej jest to absolutnie podstawowy problem moich klientów. Dlatego koniecznie, ale to koniecznie trzeba się z tym problemem zmierzyć. Dla mnie motywacja to jest przede wszystkim przyjemność. To jest podążanie za przyjemnością, za gratyfikacją. I w zasadzie to mamy wszyscy. Rzecz w tym, że często działa to przeciwko nam, nie osiągamy z tego powodu swoich celów. To nieprawda. To, co powiedziałam przed chwilą, jest nieprawdą. Osiągamy swoje cele. Tylko, że te podświadome, te ukryte. Nigdy nie ma tak, że człowiek działa naprawdę wbrew swojej podświadomości. Nigdy nie ma tak, że człowiek nie ma korzyści z tego, co robi. Nigdy. Jesteśmy stworzeniami żywymi, istotami żywymi. To, co nami kieruje, to, co jest naszą motywacją, naszym motorem do życia, to korzyść. I teraz już słyszę po prostu setki głosów osób. Ja robię wszystko dla innych, nic dla siebie. To jak ja się kieruję zasadą przyjemności? Ja się poświęcam dla innych, a inni dla mnie się nie poświęcają. To jak ja się tutaj kieruję własnymi korzyściami? Nie, ja to nigdy dla siebie, ja wszystko dla innych. Jestem taką delikatną osobą, która odda wszystko innym. Dla siebie nic nie chcę, krępuje się i wstyd mi. Serio? Nie widzisz tu korzyści dla siebie? To znaczy, że mało siebie rozumiesz. I jeśli chcesz zacząć osiągać cele, musisz przede wszystkim zrozumieć prawdziwe, własne motywacje. Dopiero wtedy będziesz miał na nie jakiś wpływ. Osoby, które się tak poświęcają wszystko dla innych, a nie dla siebie, przede wszystkim chcą myśleć o sobie jako o osobach super dobrych. Czy skłania ich do tego jakaś ogólnospołeczna mentalność,
czy skłania ich ku temu wiara katolicka, czy po prostu widzą ogromne inne korzyści społeczne, jakie wynikają z przybrania takiej roli, takiej maski, takiej postawy. A jest tych korzyści dużo. Jest się cenionym wówczas. Docenianym. Inni mówią o tobie w samych superlatywach. Inni czują się ci zobowiązani. A jeżeli nie jest tak, że ci inni będą się czuli zobowiązani, będziesz miał nazbierane przysług, to masz z tego inną korzyść. Poczucie, że jesteś kimś lepszym. Tak. Poczucie, że jesteś kimś lepszym. I teraz mówisz sobie, nie, ja się czuję gorszy od innych, dlatego chcę im usługiwać i wszystko im dawać. Patrz na fakty, a nie na słowa, którymi do siebie mówisz. Jeśli robisz z siebie osobę, która tylko daje taką wrażliwą, taką dobrą, a inni są tymi, którzy biorą, to znaczy, że ty jesteś moralnie lepszy od nich, twoim zdaniem. Albo na przykład jesteś silniejszy, jesteś bardziej zaradny. Korzyści zawsze są. W każdym twoim działaniu są dla ciebie korzyści. I choćby ono było najbardziej autodestrukcyjne, bezsensowne i nie prowadziło cię do niczego, zawsze motywuje cię jakaś korzyść. Może po prostu jesteś człowiekiem zaburzonym, niedojrzałym i ta korzyść jest bezsensowna. Ale i tak zawsze wybierasz zasadę przyjemności, wygody. A także w fizyce na naszej planecie bardzo ważną zasadą jest zasada oszczędzania energii. Żadne ciało na naszej planecie, a już tym bardziej istota żywa, nie wydatkuje więcej energii niż potrzeba. Zawsze wydatkujemy minimum potrzebnej energii. Więc może twoją korzyścią jest to, że nie rozwijając się na przykład, nie musisz się męczyć. Spójrz prawdzie w oczy. Dopóki nie znajdziesz swojej korzyści z twojego postępowania, dopóty nie pójdziesz dalej, ani w tym programie, ani w ogóle w swoim życiu. Musisz się szczerze przyznać, co jest twoim głównym celem. Bo to on nie pozwala ci osiągać celów, które deklarujesz. Ja bardzo często się spotykam z klientami, którzy chcą, żebym ja z nimi coś zrobiła. I oni będą mi utrudniać za wszelką cenę swoją postawą, jakąś bierną. To jest takie, no sprawdźmy cię, czy możesz mi pomóc. Nie są szczerzy ze sobą. Twierdzą, że chcą coś osiągnąć, jakieś konkretne rzeczy, mniej lub bardziej konkretne. Ale zaprzeczają absolutnie wszystkiemu, absolutnie całej prawdzie o sobie. Oni nie mają żadnych ukrytych motywacji. Nie, jeśli w ich biernej postawie widzę jakieś oczywiste korzyści, które z tego odnoszą. To mi się coś pomyliło, to ja żygam na nich, to ja ich obrażam, to ja ich nie rozumiem, to ja się dowartościowuję ich kosztem. A ja po prostu potrafię dostrzec ukryte motywy, nieświadome motywy postępowania, nieuświadomione. Jeśli na przykład przyjmujesz postawę, rolę, kreujesz ją,
osoby, której nie da się pomóc, jest tak po prostu tragiczna, to masz z tego korzyść. Inni cię żałują i inni próbują ci pomóc, więc dostajesz opiekę, dostajesz wsparcie, dostajesz przyjaźń, dostajesz dobre słowa, dostajesz mnóstwo dobrych słów, mnóstwo komplementów, mnóstwo pozytywnych wzmocnień. I tym drobnym szantażem emocjonalnym, czyli mi się nie da pomóc, tworzysz sobie grono ćwierkających nad tobą z zachwytem fanów. Co za próżność. Co za lenistwo i manipulacja. Ponieważ nie dzięki swoim osiągnięciom, a dzięki brakowi wysiłku, dzięki brakowi patrzenia w oczy, dostajesz aplauz. Jedziesz całe życie na tym, co zrobiłeś ileś lat temu. Na przykład pomogłeś komuś, tak? Albo jedziesz na tym, że od czasu do czasu komuś pomożesz. A równocześnie bierzesz jako zapłatę za to, że pomożesz, możliwość narzekania, która to ma właśnie wyzwalać w innych tę potrzebę zapewniania cię o tym, że jesteś wartościowy. I tak z pustego nawet Salomon nie naleje, ale ty nalejesz. Ze swojej życiowej pustki wciąż robisz użytek, tylko ludzie muszą się zmieniać, bo po pewnym czasie oczywiście ludzie się orientują, że ty narzekasz po to, żeby dostawać od nich uwagę, żeby dostawać od nich poklask. A nie narzekasz dlatego, że jest ci trudno. Bo wiesz, każdemu jest trudno. Życie nie jest łatwe. Ja to mówiłam już 1000 razy i powtórzę 1001. Nikomu nie jest łatwo. Nie jesteś w ogóle wyjątkowy w swoim cierpieniu i cytując Kazika Staszewskiego, twój ból jest większy niż mój. To oczywiście jest powiedziane z sarkazmem, tak? Nie jest twój ból większy niż mój, nie jest twój ból większy niż niczyj, nie jest ci trudniej niż innym. Jeśli próbujesz innych do tego przekonać, to jesteś bardzo nieuczciwym manipulantem, szantażystą emocjonalnym, tylko tyle. A czym jest prawdziwa, zdrowa motywacja? Zdrowa motywacja to jest motywacja do osiągania celów, które ci służą. Które służą twojemu rozwojowi, coraz większej niezależności, coraz większej samodzielności, stawaniu się najlepszą wersją siebie, jaką możesz być. I to jest zwykły deal. Sam ze sobą negocjujesz warunki. Ile jesteś w stanie zapłacić za to, żeby nie stać w miejscu, czyli się nie cofać? Bo naturą ludzką jest ciągły rozwój i w przypadku bycia człowiekiem, jeśli stoisz w miejscu, to się cofasz. Bo jeśli się zatrzymasz na byciu 20-latkiem, to jak jesteś 40-letnim osobnikiem, który przedstawia sobą tyle co 20-latek, to jest tragedia. To jesteś zacofany mocno. To jesteś śmieszny. Jesteś jak te pomarszczone gwiazdy rocka, które nadal udają jurnych buchajów i śpiewają o seksie, chociaż powinni śpiewać o pieluchach już. Albo o czymś mądrym, chociażby. Są takie gwiazdy, które
od 40 lat robią to samo. Tak samo. I to jest kompletna żenada. I jeśli stoisz w miejscu, to jesteś taki sam. Gorzkie żale, tak modne, tak typowe, tak charakterystyczne dla nastolatków, wśród 30-latków budzą już niesmak. Rozterki życiowe, bezsens życia, jakieś takie trudy egzystencji. Dla 30-letnich ludzi to jest już niesmaczne, to powinno być przepracowane. Ale ty prawdopodobnie odkryłeś, jeśli dalej tego używasz, masz 30 parę lat, prawdopodobnie będąc nastoletnią osobą odkryłeś, że dzięki takiemu smętnemu egzystencjalizmowi sprawiasz na innych wrażenie osoby głębokiej i ciekawej, świadomej, może nawet tajemniczej, na pewno wrażliwej. I jedziesz na tym. Jedziesz na tym całe życie. I nie widzisz, że dawno już stałeś się żałosny dla swoich rówieśników. Dlatego ciągle musisz ich zmieniać, żeby myśleli, że to chwilowy kryzys. I nie rozumiesz, dlaczego to nie działa. Ano dlatego to nie działa, że twoje motywacje nie są zdrowe. Chcesz się trzymać motywacji z przeszłości. Motywacji kompensacyjnych, które miały ci wynagrodzić jakieś tam braki, jakieś tam problemy z domu rodzinnego. A zdrowe jest pożegnanie się z tym, co było i pójście dalej. Jeśli jesteś zafiksowany wciąż na zaspokajaniu braków z dzieciństwa, to jest niezwykle prawdopodobne, że masz zaburzoną osobowość. Bo tym jest właśnie zaburzenie osobowości, absolutną fiksacją na kompensacji braków z dzieciństwa. Cele powinny się zmieniać. Motywacją zawsze powinna być przyszłość, a nie teraźniejszość, a tym bardziej przeszłość. Może tego nie wiesz. Motywacja nigdy nie powinna się odnosić do przeszłości. Motywacja, aby utrzymać status quo, powinna nie być lękowa, służyć tylko temu, by to, co jest dzisiaj, było schodkiem, bazą, fundamentem tego, co będzie jutro. Dlatego dbamy o dzisiaj. Ale mimo, że powinniśmy żyć tu i teraz, to również powinniśmy żyć trochę w przyszłości. To znaczy wiedzieć, w kierunku czego zmierzamy. Jeśli nie wiesz, w kierunku czego zmierzasz, no to jest bardzo słabo, bardzo źle. Jesteś człowiekiem, który nie ma motywacji, no bo jak masz mieć motywację nie wiadomo do czego? Przede wszystkim powinieneś poznać swoje aktualne motywacje, te dysfunkcyjne. Rozpisać swoje motywacje. Weź sobie kartkę i ja to będę chciała w ewaluacji zobaczyć. Weź sobie kartkę i wypisz twoje najbardziej przeszkadzające ci rzeczy w życiu, których nie potrafisz zmienić. Niech tych rzeczy będzie co najmniej 3. I do każdej z tych rzeczy wypisz
przynajmniej trzy korzyści, jakie odnosisz z tego, że to robisz. Nie pisz mi, jaki to jest problem. Bądź ze sobą i ze mną szczery. Powiedz mi, co ci to daje. A dopiero wtedy będziesz sobie mógł odpowiedzieć, czy chcesz być taką miękką fają, żeby odnosić takie korzyści. Bo może chcesz. I nikt nie ma prawa ci zabronić. Nikt nie ma prawa ci zabronić zniszczyć sobie życia, zmarnować sobie życia. Twoja sprawa. Tylko rób to świadomie. Nie zawracaj głowy innym. Tym, że chcesz zmian, bo to jest nie w porządku. Marnujesz ich czas. I na razie nie mów mi, co ty chcesz osiągnąć. Bo ty w ogóle nie masz bazy do osiągania, jeśli nie rozumiesz swoich obecnych motywacji. Bo nie wiesz, dlaczego jakiś etap rozwoju cię trzyma, a chcesz już wejść do następnego. Tylko powiedz mi, jak on ma cię puścić, jeśli ty nawet nie wiesz, co cię trzyma. Powiedz mi, jesteś w ciemności, przedzierasz się przez gąszcz, jesteś w mrocznym lesie, bo jesteś. Jeśli słuchasz tego, co nagrałam, co nagrywam, jeśli jesteś w moim programie pracy samemu nad sobą, to raczej jesteś w mrocznym lesie. I coś cię złapało. Nie możesz ruszyć nogą. I co robisz? Łapiesz od razu łapami za to? No to brawo, możesz mieć zaraz ręce pogryzione albo pokaleczone. Albo też unieruchomione. A może po prostu idziesz dalej, tak jak próbujesz, bo chcesz osiągać cele, przecież cele są najważniejsze. Chcesz osiągać cele, ale nie pójdziesz dalej, bo przecież coś cię trzyma. Zastanów się, co robisz w tej sytuacji, co jest rozsądne. Ja ci powiem, co jest rozsądne. Najpierw trzeba sprawdzić, co cię trzyma. Potem trzeba się zastanowić, jak się z tego delikatnie wyplątać. A twoją motywacją do wyplątania się będzie pójście dalej. Tylko musisz wiedzieć, co jest tam dalej, bo w sumie po co iść? Skoro trzyma cię coś za nogę, może warto po prostu usiąść i spędzić tutaj resztę życia. Może ktoś cię znajdzie. A może i umrzesz, ale może tam, gdzie byś szedł, i tak byś umarł, bo nie wiadomo, co jest. A może to nie jest takie złe w sumie. Może siedzisz wśród jeżyn i będziesz żarł tej jeżyny. A może tam, gdzie idziesz, jest pustynia i jest gorzej niż w lesie. Może tam, gdzie idziesz, są wilki i cię zeżrą. Ty musisz wiedzieć, gdzie zmierzasz. Po co zmierzasz? Bo jak ty nie wiesz po co i gdzie i do czego, to nie bez jakiego powodu miałbyś mieć motywację. Motywacja to jest radość. Jaką radość możesz mieć z przedzierania się przez mroczny las w nieznane, a więc prawdopodobnie równie straszne? To już lepiej chyba zostać w tym miejscu, w którym jesteś. Bo to straszne już jakoś tam znasz, jakoś oswoiłeś. Tak więc na razie poproszę od was wasze największe, trzy największe problemy, z którymi nie potraficie ruszyć, z którymi nie potraficie się uporać. I do każdego trzy korzyści z tego, że się nie uporywacie. Nie uporywacie? Nie wiem, czy jest takie słowo, ale niech będzie. Dziękuję.